Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmie i jak widzicie będzie to tym razem moja kolekcja karteczek, kolejna, czwarta część. Najpierw mieliśmy Witch, potem Wings, potem karteczki stare z lat 90. Do wszystkich dostaniecie odnośnik właśnie do playlisty całej tutaj u góry, więc tak, dzisiaj zaczynamy tematykę disneyowską, mimo że segregatory nie bardzo pasują, tylko Kubuś jest tak jakby postacią, która tutaj będzie się przebijać, ponieważ zagłosowaliście w ostatniej ankiecie, że chcielibyście, aby następnie pokazać karteczki z Disneya, czyli będą tu właśnie księżniczki, Kubuś Puchatek i takie różne animacje disneyowskie. Ja na super kolekcję, bo właśnie tutaj zaczniemy super kolekcję, nie będzie tutaj karteczek z Benjamina, tylko z Derformu. Na super kolekcję przeznaczam 8 segregatorów, więc dzisiaj pokażę Wam po prostu połowę. Tu jest pierwszy, drugi, trzeci i czwarty i tak będziemy oglądać te karteczki. Super kolekcja jest numerowana od 1 do 1300 coś, nie wiem dokładnie, ale tyle właśnie jest wzorów. No i myślę, że taki wstęp wystarczy, zabieramy się za oglądanie. A więc tak wygląda pierwszy segregator i bez przedłużania będziemy pokazywać tutaj. Są to segregatory głównie też odkupione, więc mają jakieś naklejki po boku, na szczęście tematycznie witchowe. Ok, no i zaczynamy. Pierwsza seria, która jest chyba najbardziej popularna, to seria z mojego brata Niedźwiedzia. Tutaj są też takie kwiatki, że jest parka karteczkowa, ale dodatkowo została wydana mała z innym wzorem. Więc są właśnie takie kwiatuszki w tej super kolekcji. Takie smaczki, że tak powiem. I na początku właśnie są takie serie wieloobrazkowe, które ja po prostu ubóstwiam. Zresztą te też, bo są znowu zrobione w 2D, kiedy animacja jest w 3D. Jak widzicie, mam pewne braki, czy to nie mam w ogóle wzoru, czy to nie mam dużej karteczki, albo małej. No niestety, tak się zdarza. Niektóre serie są bardziej dostępne, niektóre mniej. Więc tu mamy w zasadzie podobnie jak z mangami. Niektóre serie są po prostu już teraz ciężkie do zdobycia. A niektóre są takie, że każdy sprzedaje, wszędzie da się dostać. No. Ogółem, jeśli chodzi o serię super kolekcji, to mamy tutaj serię ośmiowzorowe. W sensie jedna seria karteczek to 8 różnych wzorków. Na grupie na Facebooku, gdzie jest to grupa po prostu karteczkowa, mamy udostępniony album wydany przez Derforma, który pokazuje pierwsze kilkanaście czy kilkadziesiąt serii. Oni to tak wszystko wzięli do w jedno miejsce i wydali taki fizyczny, papierowy, że tak powiem, katalog, w którym można było sobie podejrzeć, jakie wzory są w jakiej serii. Każde z karteczek mają numery. O, w zasadzie dobrze, tutaj powiedziałam źle. Niektóre nie mają numerków, ale tutaj jak widzicie na przykład już one się znajdują. O, zapodziała się seria ze zwierzątkami w Disneyu. Bo ogółem super kolekcja też zawiera w sobie karteczki ze zwierzątkami. Przejdziemy do kolejnego segregatora. Tak jak powiedziałam, super kolekcja zawiera też w sobie karteczki ze zwierzętami, ale ja akurat zwierzątka trzymam osobno, ponieważ no słowem nie podobały mi się one wśród karteczek z Disneya. Tutaj są też takie na przykład kwiatuszki, że ramka po prostu jest innego koloru. Więc tutaj chyba mam wszystkie, albo prawie wszystkie. No, nie podobały mi się zwierzątka wśród filmów Disneya,
Więc po prostu mam dwa chyba osobne segregatory na same karteczki z super kolekcji zwierzątek, więc tam są znowu pieski, kotki, koniki i takie różne podobne. A tutaj zostały mi wszystkie filmy Disneya. Nie wiem, dla mnie tak skromnie mówiąc, nie wiem, ale karteczki to dla mnie jest naprawdę super gadżet z Disneya. Mimo, że tak powiem, nie jest to, nie wiem jak to nazwać, wydane bezpośrednio od Disneya, tylko za pośrednictwem Derforma, Benjamina i tak dalej. Ale te wykupione licencje pozwoliły na wydawanie karteczek i dla mnie posiadanie ich jest po prostu genialne. W sensie mam wrażenie, że tych rzeczy z Disneya mam tak dużo, bo tych karteczek jest tyle. Ale tak, takie mam podejście po prostu. Jako miłośniczka disneyowskich animacji po prostu cieszę się, że mogę mieć chociaż te karteczki, bo ogółem najwięcej rzeczy mam chyba tylko z Frozen. Innych nie kolekcjonuję. A karteczki to dla mnie coś super. Nigdy was o to nie prosiłam, ale dajcie znać, czy zbieracie albo zbieraliście karteczki. Mam przedostatni segregator. Nie wiem, jak to tutaj trzymałam. Za bardzo nie wypowiadam się o danych karteczkach, ale tak, ta seria, która idzie w tym momencie, jest po prostu cudowna. Kocham serię z Tarzana. Oczywiście z innych wydawnictw też są karteczki z Tarzana. Na przykład z Nomiko. Też są naprawdę śliczne i też mam cały, w zasadzie dwa segregatory karteczek z Nomiko. Więc no, czeka nas jeszcze dużo, dużo oglądania. Ale wszystko będzie zależeć od was. Jak zwykle będzie tutaj w górnym rogu ankieta, więc dajcie mi znać, co chcecie obejrzeć w następnej kolejności. Te właśnie takie z zimą, wiosną, latem oraz kalendarzowe też były albo będą. Są dla mnie też sentymentalne, bo pamiętam, jak w dzieciństwie właśnie udało mi się zdobyć takie kalendarzowe. Okej. I nie wiem dlaczego, ale ten segregator przeleciał naprawdę bardzo szybko, albo ja się zaczęłam spieszyć. No, mamy też właśnie takie powycinane karteczki. Jest ich naprawdę wiele, ale takim moim skromnym zdaniem, po raz kolejny, uważam, że te starsze karteczki, dawniej wydawane, były dużo ciekawsze niż te, które no, są wydawane obecnie, a przynajmniej były do niedawnego czasu. No i ostatni segregator, na tym skończymy dzisiaj. Tutaj będzie chyba mała trudność, bo te ringi są krzywe. Jak te segregatory potem tak stoją, to czasami to się niszczy. Ojejku, o, będzie trochę opóźnione. O, i takie kwiatuszki też są cudowne, ponieważ tutaj zabrakło jednego z kolorów, chyba żółtego z tego co widzę. I karteczka wygląda zupełnie inaczej, ale dla mnie to też jest okaz. O, tutaj mam jeszcze jedną, więc taką też udało mi się zdobyć. Wiem, że chyba właśnie ze zwierzątek jeszcze jakąś mam, ale cenię sobie właśnie takie defekty, bo te defekty sprawiają, że karteczki są bardziej wyjątkowe, przynajmniej dla mnie. Jako dziecko nie zwracało się uwagi na takie rzeczy, na takie szczegóły, że tak powiem. Ale kiedy teraz jest ze mnie już stara baba i zagłębiłam się w to wszystko, no to teraz inaczej zupełnie podchodzę. O, o te mi chodziło, o te kalendarzowe. Tak. Nadal rozwijam moją kolekcję, co prawda aktualnie jestem w małej kropeczce, w sensie, że na przestoju.
Miałam akurat fazy mangowe, bo nie wiem dlaczego, ale jeśli chodzi o karteczki, to ja mam takie fazy, że w pewnym momencie znowu mnie to wciągnie i kupuję mnóstwo karteczek, a potem znowu mi przechodzi. I tak to jakiś czas. Tutaj mam dużo brokatowych, właśnie teraz zauważyłam. O, tutaj też prawie cała seria brokatowa. Okej. Okay. I to był już ostatni segregator. I to byłoby wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Właśnie przed chwilą zauważyłam, że lampa, która świeci nad statywem, tworzy cień z tegoż statywu. Więc mam nadzieję, że było wszystko fajnie widać. Tak jak powiedziałam wcześniej, głosujcie w ankiecie, jakie karteczki chcielibyście teraz zobaczyć. Ja oczywiście na tej podstawie nagram kolejny odcinek. Może będziecie krócej czekać niż ostatnio, niż te kilka miesięcy, bo naprawdę tyle minęło. Okej, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Piszcie w komentarzach, czy kiedyś zbieraliście karteczki. Jeśli macie jakieś niepotrzebne, zakurzone na strychu w piwnicy, to chętnie obejrzę, ewentualnie odkupię. Bardzo chętnie. Więc tak, dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Wszystkie linki macie w opisie mojego Instagrama, na którego serdecznie zapraszam. No i widzimy się w kolejnych filmach, więc pa, pa!